co tam. No ja właśnie wychodzę z domu. A, no bo my będziemy jechać teraz oglądać mieszkanie. No, no, no. No dobra. Okej. Okay. To do później. No, no nie wiem, ile nam tam zajdzie. Ale... No, no. No dzisiaj dzwoniliśmy. No właśnie, pierwszy raz będziemy dzisiaj oglądać. Mhm. Tak, no inne też już widzieliśmy. No, to jakoś tak jeszcze najbardziej nas zainteresowało. Zrobimy to po prostu od czerwca. Ja sobie w maju tam, nie wiem, czy jak to, czy podpiszemy ten. Ja sobie to bym sobie w maju przez te 2 tygodnie to ogarnął. To dziękuję wtedy za informację. Jesteśmy dogadani w każdym razie. I mamy to. Tutaj jest coś skryte. Jak się z tym czujesz? Dobrze, a dokładniej mamy klucze do naszego nowego mieszkania. W końcu udało się podpisać tą umowę po prawie pół roku, nie? Bo to jakoś w lutym zaczynaliśmy szukać. No, coś tam takiego było. No i w końcu się udało, od czerwca się przeprowadzamy. Nawet pewnie szybciej. Nie, no szybciej to nie zdążymy, bo... No, no właśnie. No, damy radę. Ale wam też więcej pokażemy później. Dzisiaj zabiorę was na małą wycieczkę, pokażę jak to wygląda. Sorry za echo, ale jest tu jeszcze pusto, więc co, przechodzimy od razu do rzeczy. Chodźcie razem ze mną, bo tutaj byliśmy oczywiście w przedpokoju. Wchodzimy wstępnie do drugiego przedpokoju, gdzie tutaj mamy łazienkę. Zajrzyjcie sobie jak to tam wygląda. Nie będę wchodzić, ale no taka klasyczna, malutka łazienka, na pewno większa niż tą, którą mieliśmy wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. I wchodzimy od razu do kuchni. Kuchnia jest dosyć spora, jak widzicie, szafki są od razu zabudowane. Wszystko jest pochowane, wiadomo, trzeba to wyczyścić, trzeba, przepraszam. Ale jak najbardziej jest super. Mamy wybrane, gdzie możemy oczywiście sprawować te lineczki, więc jak najbardziej super, jest dość przestronnie, fajnie, duża, duża przestrzeń i od razu z kuchni przechodzimy do salonu. Chodźcie, chodźcie. Tutaj oczywiście będzie czysto do latarnia, tam jest część salonowa. Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń ogromna, mamy te miejsca. I wszędzie też mamy tutaj podniesiony sufit. Są na nóżki w suficie, więc super. Idziemy dalej. Szybko. Wracamy do kuchni, w której przechodzimy do sypialni. Oczywiście jeśli chodzi o kolory, wszystko będziemy zmieniać. Będziemy wam pokazywać, jak powinno się zmieniać. Jest dość kolorowo jak na razie, ale to się zmieni. No i tutaj jesteśmy bez sypialni. Tu będzie stało łóżko prawdopodobnie. No jeszcze zobaczymy, ale tak to wygląda. I uwaga, z sypialni wchodzimy do garderoby. Tutaj mamy taką dosyć dużą garderobę w zabudowie. Oczywiście tu mamy wszystko ładnie, możemy pochować. Nie wiem do końca jak to przesuwać, bo szafki jeszcze nie zostały, więc na pewno tym razem się zmieszczę z ubraniami. Mam taką nadzieję przynajmniej. I ostatnie pomieszczenie praktycznie to będzie mój taki pokój do nagrywania, ale też taki pokój gościnny, więc on wygląda w ten sposób. Jest chyba najbardziej klasyczny i to co mi się podoba to tabelka u góry, jest brązowa. Ona jest naprawdę fajna, bo ona tak zostaje, w innych pomieszczeniach jest pomalowana, kolorowa, ale ta na pewno tak zostanie. No i tutaj przechodzimy z powrotem do przedpokoju, gdzie się zaczynała nasza wycieczka. Tu jeszcze mamy takie małe pomieszczenie,
Może wejście sami zobaczyć. To jest takie naprawdę małe. Tutaj będzie pomieszczenie na kurtki i jakaś graciarnia albo spiżarnia. Więc to w sumie na tyle. Chodźcie z powrotem. Dobra, więc to był cały tour po naszym nowym mieszkaniu. Tak to wygląda na ten moment. No i czy się stąd wyprowadzać, to stoją po dwa. Tu ciuchy są popakowane w kartony, w worki. Salon jest praktycznie spakowany, tak prawie. Tak samo sypialnia została, kuchnia. Okazuje się, że jednak nie mamy aż tyle rzeczy. No, ale no tak to wygląda. I co, dzisiaj przenosimy wszystko. Żegnamy się z tym mieszkankiem. No trochę smutno, ale cóż. Podczas pakowania wyszedł nam pewien jeden dziwny, mocny kwiatek. Nie wiedziałam, że coś takiego tutaj wyszło, ale zobaczcie, co się wydarzyło na tej ścianie. O, jak ładnie. Cała mokra i zielona. Dobrze, że się jednak stąd wyprowadzamy, bo no tak to wygląda. Zobaczcie na przykład, jak wyglądają te okna. One nie są brudne, to tutaj, to wszystko. To jest po prostu grzyb, to jest pleśń, która tu na okrągło wychodzi. I no nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj w ogóle wszędzie mamy takie pochłaniacze wilgoci postawione. Widzę, że on już jest pełen, już muszę go wylać. No bo ciągle ta wilgoć się zbiera tak masowo. Zobaczcie, jak to ciągle wychodzi. Tej wilgoci jest naprawdę, naprawdę sporo. Chociażby tutaj za moją toaletką, tu jest moja toaletka i z tyłu zobaczcie, jak wychodzi tutaj właśnie też ten grzyb. No nie jest to za fajne, zwłaszcza, że mam astmę, alergię i to mnie czasami bardzo, bardzo dusi. Dawid robił łazienkę, a zobaczcie tutaj. Już ten grzyb wychodzi z powrotem i nie tylko w tym miejscu, ale jest dużo właśnie takich miejsc, gdzie ten grzyb się właśnie pojawia. Też już nie wspomnę w ogóle o licznych takich pęknięciach czy nieszczelnych oknach, gdzie wiatr na przykład hula sobie bardzo, bardzo mocno. Tutaj nie wiem, czy widać. Tu jest takie, o, pęknięcie kolejne się robi, a to jest bardzo, bardzo głębokie. Ja tutaj normalnie paznokieć jestem w stanie włożyć. Jest tak głębokie właśnie to pęknięcie i ono tutaj jest na przestrzał. I to, o, nie ostrzy. Dobra, i to idzie tutaj po całości, wszędzie, no i wszędzie dookoła są te pęknięcia, tam pod sufitem. Zawsze się śmiejemy, że niedługo albo spadniemy na asfalt, albo nam dach odpadnie. Bo no zobaczcie, mam nadzieję, że to wszystko jest widoczne. O, tak to wygląda. No nie za fajnie. No ale cóż, co zrobić. Przyjechałam na chwilę tutaj na to stare mieszkanie, ogarnąć tak do końca. Jest już zamiecione, odkurzone, ale tam jakieś duperelki ostatnio muszę zabrać. W ogóle zobaczcie, jak tu jest pusto, ta ściana w ogóle źle wygląda. Ale jak były szafki, no to wyglądało git. No, ale jest masakra. No, w ten sposób wygląda ta ściana, bo to jest od kleju, tu wisiało lustro. Jest to takie, no, zostało. Od półek, ale tu też jest pusto. Ogólnie te karnisze zostają, nie są nam do niczego potrzebne, my ich nigdzie sobie nie zawiesimy, no bo nie pasują nam po prostu wymiarowo i tam już mamy wszystkie, więc tak to wygląda. W ogóle zobaczcie, tu wszędzie jest grzyb, tu. I tu najgorzej, muszę trochę tą ścianę umyć w ogóle,
bo no jest masakra. Tak samo w ogóle pełno jest tu pająków. Nie wiem skąd one się pobrały, ale jest masakra. Chodzę i zabijam tylko pająki. Tu jest też źle. Nie, no fuj, obrzydza mnie to. Ja nie wiem jak ja tu mogłam mieszkać. Tutaj, tu jest mniejsze echo, bo wykładzinę też zostawiamy. Też nie mamy za bardzo co z nim zrobić. Jest taka wygnieciona, nie za ładna. Chociaż, nie no. Może do mojego małego pokoju by pasowała, ale tu jest znowu przecięta. Więc tak raczej niekoniecznie by to dobrze wyglądało. Tu w ogóle zobaczcie. Też jest grzyb, mogłam wziąć jakąś zmiotkę i te pajęczyny chociaż pozbierać. No niestety nie wzięłam. No ale tak to tu wygląda. Jeszcze tu w ogóle w oknie jest źle. U góry tak samo. Widzicie, że to była jedna wielka masakra. W łazience, o siemka, półeczkę zostawiamy. To jeszcze muszę zabrać. To też zostaje, bo to jest przymocowane tutaj, więc nie chcemy zostawiać dziur w płytkach już. Muszę zetrzeć. Nie wiem, czy tam jeszcze coś do zabrania i troszkę to muszę umyć. Tu siedział taki duży Stefanek. Fuj, prawie go dotknęłam. No i tak to wygląda. W ogóle tak tutaj wali z tym chlizną. Masakra. Muszę pootwierać wszystkie okna, żeby właśnie to trochę wywietrzyć i będzie gites. Ale fuj, jest naprawdę obleśnie. Dobra, ja to troszeczkę ogarnę. W sumie ostatnie moje takie tutaj kadry ostatnie moje w tym mieszkaniu możecie zobaczyć, bo oddaję klucze. No i papa. Kończy się jeden rozdział, zaczynamy inny. Myślę, że na lepsze. Więc do później.